Okej, okay, witam ponownie w Zagrajmy w Silent Hill 1. Przeszliśmy przez tą bramkę ostatnio, czy tam bramę, jak to woli. W każdym razie super. I mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie klucz. Jeden z trzech, mamy na razie jeden klucz. Widzę klucz. To jest klucz? Widzę też głowę psa. Woodman Key. Świetnie. Co ta głowa psa tu robi? Świetnie, Harry. To jest głowa psa. Okej. Okay. I health drink. Health drink dla nałogowca. Harry'ego Masona, który jest pisarzem. Pisarze są nałogowcami? Nie wiem. Pewnie są. Pewnie są, bo mają niesamowitą wyobraźnię. Niektórzy są nałogowcami. Gadam głupoty. Przepraszam. Dobra. Mam dwa klucze. I jeden klucz mi został, który jest dokładnie, wiem, w którym miejscu, ale nie wiem, jak się do niego dostać, więc trzymajcie kciuki za mnie, może teraz mi się uda. Musi być jakieś tam wejście, bo ja grałem w tą grę już kiedyś i pamiętam, że to nie był problem. Nie było problemem zdobycie tego klucza, więc co jest grane? Cholery jasnej. Tak. Ta animacja biegu powinna zostać uwieczniona w jakiejś galerii sztuki albo coś w tym stylu, bo to jest po prostu śmieszne. Śmieszne. Może kiedyś nie było. Jezus, tu jest ta kładka. Okej, to było genialne. Jakim cudem tego nie zauważyłem? To pytanie do mnie jest skierowane. Ja powiem jak, po prostu jestem ślepy. I health drink dla Jamesa. Nie dla Jamesa, to jest Harry. Podnoś to, dziękuję. Możemy tu wejść? Nie. Świetnie. Okej. Okay. Jak na razie ta gra mnie przeraża w stopniu zerowym. Prawie że. Ale wiem, że później jest dużo straszniej, więc wytrzymajcie jeszcze chwilę, a będzie wam dane usłyszeć, jak się boję. Okej. Okay. Mamy trzy klucze i możemy iść do tych drzwi. Oczywiście nie zwróciłem uwagi na mapę. Kompletnie otworzyłem, ale nie popatrzyłem się na nią nawet. Dobra. Mam nadzieję, że trafię. Tak. Co tam jeszcze by powiedzieć? Tak, dostałem komentarz, żeby oszczędzać amunicję. Co przypuszczam jest dobrym pomysłem. Ale ma jedną wadę. Nie umiem walczyć w tej grze tą pałką, czy tam rurą. Więc nie wiem, czy oszczędzać amunicję, czy oszczędzać życie Harego. Chyba będę oszczędzał życie Harego. Nie, przepraszam, amunicję. O, właśnie, amunicję będę oszczędzał. Dobra, ty głupi pterodaktylu. Oho. To wcale nie było śmieszne. Wiem, że teraz się śmiejecie ze mnie. Jakim cudem mogą się przestraszyć pterodaktyla? Okej. Okay. Wchodzimy tu. Gdzie jest ten dom? Gdzieś. Teraz już wiem, gdzie ten dom jest. On jest koło budy. Gdzie jest ta buda? Tu jest. No i zwłoki zniknęły. Tu były zwłoki psów. Dobra, wchodzimy do środka. I nawet nie chcę wiedzieć, co się zdarzy. Zapiszę grę. Okej. Okay. Wchodzimy tu. Tu jest save point. I tu są drzwi. I co? James jest... Harry, przepraszam, używa kluczy. Woodman key użyty już i... Scarecrow. Czyli strach na wróble. Jest otwarte. Wchodzimy tam czy nie? Wchodzimy czy nie? Wchodzimy czy nie? Wchodzimy. Zaraz mi coś zje, odgryzie głowę mi, albo coś w tym stylu, nie. Co się dzieje? Co się dzieje? Robi się ciemno i się muzyka włączyła. Właśnie o tym mówiłem, że będzie straszniej. Co się dzieje? I Harry włączył latarkę. Yeah! Patrzcie, jakie super efekty oświetlenia. Normalnie. Ale mówiąc szczerze, ta gra nigdy nie była specjalnie ładna, nawet w tym 99 roku, chyba. Nie wiem. Nie, może była. Have drink, tak jest. Nie, nie była, bo w 99 to chyba już Half-Life był na rynku.
Dwa health drinki mamy i co się dzieje? Okej, okay, jestem przestraszony dosyć. Co tyle? Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Okej, okay, to najwyraźniej ma mnie tylko straszyć, że jest ciemno, więc wychodzimy stąd. Czy coś będzie teraz w tym domku? Nic nie ma. Świetnie. Wychodzę stąd, bo mi się to nie podoba. Za cholerę mi się to nie podoba. Wolę być na zewnątrz. Dobra, ale zaraz, coś jest nie tak. Bo jest pytanie, ja myślałem, że jak tam wejdę, to będę mógł dojść do szpitala. A najwyraźniej to nie jest na rzeczy, nic takiego się nie zdarzyło. To co ja mam zrobić? Czy to jest alternatywny Silent Hill z jakimiś drogami do szpitala nowymi? Wcale się nie boję. Przypominam, że jest ciemno jak w to gram. Jest 23.30. Jest 23.30, więc jestem pewnie dużo bardziej przerażony, bo wy to oglądacie pewnie około 15 albo 16. W zależności kiedy to wyślę na YouTube. No dalej są dziury w redzie. Oh my god. Dobra. Oficjalnie protestuję przeciwko tym ciemnościom. W ogóle mgły nie ma już. I grafika się śmiesznie nie wyświetla. Dobra. Pewnie przeoczyłem coś w tym domku. Z tą budą. Wracam do domku z budą. Gdzie ja jestem w ogóle? Oficjalnie cofam to, co powiedziałem, że ta gra nie jest straszna. Nic się nie dzieje, a się boję. Dobra, wchodzę do środka. Jeszcze raz, wybaczcie mi, że się pętam bez celu pewnie. Ale cóż z tego, nie chcę wcale być na zewnątrz, bo jest ciemno. W ogóle ta muzyka mnie dobija. Dobra, musi tu być jakieś wyjście. Może mam coś kopać, dziurę w ziemi, nie? Tędy mam wyjść? Tak jest, dobra. Okej. Dobra, teraz już jestem kompletnym pośmiewiskiem pewnie. Jezus, dorosły człowiek, a takie jaja. Dobra, nikogo tu nie ma. Nie ma żadnych dzieci. Pirat minogłowy nie występuje w tej grze. Nie jest źle. Coś tu jest? Nie, nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie ja jestem? O mój Boże, dobra. Poszukajmy health drinków w tej alejce. Zaraz mnie coś napadnie. Ja to wiem. Po prostu to wiem. A, to nie topesz. Wow, tyś, nie. Dobra, koniec nici ze spokojnej eksploracji terenu. Harry, będziesz musiał biegać, sorry cię. Bardzo cię przepraszam, że cię do tego zmuszam. Jakże trudnego wysiłku. Jesteś Amerykaninem. Pewnie nie biegasz, wszędzie jedziesz samochodem i żwesz hamburgery. Nie wiem, czy jesteś Amerykaninem? Harry, na pewno jesteś. Harry Mason, to amerykańskie imię? Nie, nie. Dobra, nie będę się odzywał, bo zaraz wyjdzie, że jestem totalnym ignorantem. I jakiś... auć. I... skąd tyle tu się przeciwników bierze? Nie wytrzymam. Boję się jak... świetnie. Dobra, nie będę ryzykował tak jak ostatnio i... spieprzam stąd. Gdzie pieprz rośnie? Nie wiem, gdzie jestem. Zaraz mnie coś zje i po prostu ja to czuję. Czuję to w trzewiach i... w ogóle nie podoba mi się, że jest ciemno. Wolę jak jest mgła. Mgła nie jest taka straszna. Chodźmy do tej alejki, może tam coś znajdziemy. W ogóle tu mi się czas kończy i pies mnie goni. Dobra, czy ten pies zrezygnuje z pościgu? Health drink. Dobra, nieważne. Okej. Jezus, panikuję, dobra. Biorę health drinka i kończę ten odcinek. Trzymajcie się, ludziska, do następnego razu i... trzymajcie kciuki za mnie, żebym nie umarł ze strachu. A w ogóle to już jest za późno chyba. Nie, nie wiem. Może nagram jeszcze jeden odcinek. Okej. Na razie.